Pokój i dobro. W święta, w nowy rok składamy sobie życzenia. Czego to można życzyć? Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to ono jest najważniejsze. Dużo pieniędzy, co by pensje były większe, emerytury. Niektórzy sobie życzą większego spokoju, co by ten mój mąż bardziej słuchał, czy więcej cierpliwości do żony, żeby dzieci odpowiednio się zachowały. Cały ten koncert życzeń może trwać przez najbliższe dni. Dzisiaj z kolei słyszymy Aarona, który wypowiada błogosławieństwo posłane od samego Boga. Niech Cię Pan błogosławi, strzeże, niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Cię obdarzy łaską i pokojem. Kiedy tak spoglądamy na te czytania, można zobaczyć, że Bóg nieustannie tam działa, wychodzi. Przede wszystkim jest to życzenie, a tam, gdzie właściwie błogosławieństwo, tam znak Bożej obecności, Bóg życzy nam, żebyśmy się razem z Nim spotkali w niebie. Życzy, abyśmy byli mocni Jego siłą, aby od Niego brać siłę do codzienności. Jest też tam prośba o zdrowie, aby strzegł, aby dał nam siłę miłości, aby pogodzić się, pojednać z wrogami, aby Bóg zachowywał nas od wszelkich nieszczęśliwych sytuacji. Zachęcam Cię, abyś błogosławił jako małżonek swoją żonę, abyś błogosławiła swojego męża, abyście błogosławili wasze dzieci, nawet jeśli już mają naście lat czy więcej. Błogosławieństwo ojca i matki jest bardzo ważne, jest potrzebne. Mamy jakieś różne roszczenia co do siebie, co do innych osób, żeby się zmienili. Kiedy właściwie człowiek będzie żył w takiej bliskości z Panem, no to zarazem będzie i inny. Do siebie będzie miał więcej miłości, aby sobie wybaczać, aby wybaczać innym i nie będzie innych truł swoją osobą. Patrzymy również dzisiaj na pasterzy, którzy wędrują, którzy poszukują, a później radośnie powracają. Jest tam entuzjazm, jest uwielbienie, jest wychwalanie Pana Boga. Myślę, że to tak jakoś można zobaczyć, czy mam sobie taki Boży entuzjazm. Nie chodzi o głupkowatość, taką powierzchowną, ale o taką Bożą radość. Czy ja jako Stanisław, wasz prezbiter, emanuję taką radością? Czy inni patrząc na was mogą powiedzieć, że naprawdę to jest Boży człowiek, taką Bożą radość w sobie ma. I odsłania się też przed nami Maryja, która wobec tego cudu narodzenia Jezusa, tych znaków Boga, kiedy Józef przecież przyjmuje Maryję i pewnie wspominała tą posługę u Elżbiety przez parę miesięcy i to wielbienie w Duchu Świętym Pana Boga, rozważa, zachowuje te słowa, te wydarzenia. Czasami ktoś nam coś mówi i jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, albo spływa jak po kaczce. Maryja zatrzymuje, medytuje. To chyba też jest klucz, aby starać się wracać do tego słowa, które mnie upomina, które mnie zachęca, aby przez to słowo rozmawiać z Bogiem. Święty Paweł z kolei dzisiaj
przypomina taką sytuację, kiedy chłopiec stawał się mężczyzną w wieku 12 lat, a właściwie od 17 roku życia, 16, stawał się mężczyzną w pełni i nabierał praw. Mógł posiadać człowiek jeszcze jako dziecko majątek, ale właściwie był jak niewolnik i nie mógł tym wszystkim, co posiadał, rozporządzać do czasu uzyskania odpowiednich lat. Paweł to odwołuje do takiego bycia niewolnikiem. Stare prawo z kolei dawało wiele nakazów, zakazów, takie ABC, jak postępować z Bogiem. Ale można tam też powiedzieć, że nie ma takiej bliskości, jaką daje Chrystus, kiedy daje nowe prawo i zaczyna mówić do Boga: tatusiu, Abba. Dla Żyda to było niemożliwe, żeby być w takiej zażyłości z Bogiem, takiej bliskości z Nim. Bóg był gdzieś niedostępny. Zobaczmy, jaka ta relacja nasza z Bogiem jest. Czy jest taka kurtuazyjna, taka poprawna, jak wychowanie w domu, w szacunku do rodziców, w takcie, ale czy jest tam miłowanie, czy jest tam relacja? Nieraz, kiedy idę ulicą, widzę, jak nastoletnie dzieci mówią: mamo, tato, mamusiu, studenci mówią tak do swoich rodziców. I to mnie bardzo buduje. Pokazuje, że nie tylko jest szacunek, ale jest więź, jest relacja. I tej intymności domaga się Bóg. Do tej intymności zaprasza mnie dzisiaj, aby trwać w bliskości. Przecież po to przyszedł, po to mnie wybawił z mojej śmierci i nieustannie mnie wybawia. Aby być jak Maryja, słuchać tego słowa, wypełniać je. Kiedy będę żył w tej bliskości, to nawet jak przyjdzie choroba czy jakieś inne doświadczenia, to nie odstraszy mnie to, bo będę w tym wszystkim z moim Panem. Do zobaczenia.